Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się Quantum Break, a raczej w prośbę w waszą stronę, jeżeli ktoś ma tłumaczenie do tej wersji, to znaczy do tej wersji, do tej gry, to niech mi da znać albo podeszle w jakiś sposób, bo z tego co wiem, istnieje fanowskie tłumaczenie, które jest uznawane za raczej słabe, ale w ogóle jest, a to jest gierka z uniwersum Alana Wake'a. To jest ta gra, która jest pomiędzy Alanem Wake'iem i dodatkami, a Kontrolem, którego bardzo, bardzo, bardzo chcę przejść, ale stwierdziłem, że najpierw zrobię serię z Alana Wake'a, najpierw nagram wszystkie dodatki, potem zrobię Quantum Break, a potem dopiero zabiorę się za Kontrola. I nie mogę nigdzie znaleźć tego tłumaczenia, to znaczy przegrzebałem pół internetu i znalazłem stronę, gdzie to tłumaczenie niby jest. I tam, gdzie ono niby było, to były opisy, że tłumaczenie jest syfiaste, ale jest, więc na plus. A druga sprawa, że jak próbowałem je ściągnąć, to były same wirusy i nigdzie nie znalazłem żadnej strony, gdzie byłoby no, teoretycznie to, o co chodzi, czyli samo tłumaczenie. Więc podobno ono istnieje, ale nigdzie go nie widziałem, a jako, że ja nie jestem biegły i nie używam chomiczków, żadnych chomików, nie zdarza mi się, nigdy nie korzystałem, więc ten. A tam podobno dalej jest, a tak poza tym to nie da rady nigdzie znaleźć. Dlaczego tłumaczenie potrzebuję? Ja tłumaczenie nie potrzebuję, ale z tego co zauważyłem, znacznie przyjemniej ogląda się serię, jeżeli da się zrozumieć po napisach, o co chodzi. Szczególnie, że jak jest troszkę więcej fabuły, troszkę więcej tekstu i jednocześnie akcji, to bardzo trudno jest tłumaczyć symultanicznie i grać, więc ja bym się wolał skupić na graniu i wygłupianiu się, niż na tłumaczeniu na bieżąco z angielskiego na polski, bo wtedy wchodzę w taki tryb ciągłego mówienia spokojnie i powoli, co nie ogląda się najprzyjemniej, a jak widać tutaj języków, gdzie to jest? Display nie, gameplay nie, audio to było? Tak, w audio. Tekstowo jest sporo do wyboru, przy czym polskiego jako takiego nie ma. A głosowo, no to już wiadomo, że bankowo nie będzie, jeżeli chodzi o kontrolsy. Na razie mi pada nie wykryło, ale zobaczymy jak będzie in-game. Zróbmy sobie nową grę. Ja w to jeszcze nie zaczynałem grać, bo stwierdziłem, że będę odpalał i śmigał grać od razu jak będę miał nagrywać, więc będę się na bieżąco uczył. Muzyka gdzieś... tutaj w takim razie i dialogi, no gdzieś też tak 30, oj, dajmy to 30, back, new game, easy. Przetestujmy jak to działa, zobaczymy czy na padzie grać, czy na klawiaturze i myszce, bo w sumie nie mam pojęcia z czym na myśli ta gra była tworzona. Na serię bardzo bym się pisał, bo uniwersum Alana Wake'a mnie jakoś cieszy. No i tyle, co pograłem w Kontrola, to the number one killer is time. The number one killer is time. It destroys us all. Jak ten mem, trzy razy to samo, nie? This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Things turned ugly. Pulse Stream was there to stop us. He has superpowers. Jack. Him and me both. We failed. Jack. And of course, time travel was involved. Jack. Going too fast for you? Okay. What do you want to cover first? Kupa aktorów się mieli do tego. Pamiętam, że to była głośna sprawa. Let's start at the beginning. A gierka nie sprzedała się oryginalnie tak dobrze, jak się spodziewano. Stąd też przeskoczono do kolejnego konceptu, czyli Kontrola, który podoba mi się bardzo, 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 bardzo. I problem jest z tym, że Kontrolu również się nie sprzedał tak bardzo, jakby się można spodziewać. Czyli trzy gry jakby z tego samego uniwersum Alan Wake, który zasługuje na same brawa, nie sprzedał się tak dobrze, jak powinien. Quantum Break nie sprzedał się tak dobrze, jak powinien. I teraz Kontrol nie sprzedaje się tak dobrze, jak powinien. Ale... Sama prawda. Ale to jest tak bardzo 2020-2021. Wy przeżyli rzeczywistość. Protest. Rozumiem, dlaczego amerykańskie growe media mogły cisnąć po tym produkcie i go nie promować. Znaczy promować to nie jest ich zadanie, ale wiecie, nie ten. Wow, tu już jest grafika w gierce? Spory przeskok od Alana Wake'a.
Paul and I had kept in touch, but Will, not so much. How did it make you feel? I was just happy to see Paul. Join the protest. Ha! Monarch solution problems. Coś? Paul! Jack! I just got to the campus. Where are you? God, it's good to hear you. Będzie dużo tekstu do przetłumaczenia. Still haven't told me what this is. I know. See you soon. Why 4 a.m.? Why not wait till morning? Czwarta? Nie, u mnie jest troszkę później, ale... Planowałem to nagrać wczoraj, za to nagrywam dzisiaj w nocy. Rano w sumie już prawie tak, już się jasno zaczęło robić, więc... Riverport University. Narratywy do znalezienia. Hey, do you know where the physics building is? You mean the big ass metallic turtle behind me? Hard to miss, man. Thanks. Myślałem, że on mówi o tym namiocie tu z tyłu. Babe, can we go home yet? Jaki protest. Ciężki protest, te dwie osoby są. Jedna babka, która prawie wpadła pod taksi, przełażąc na ślepo przez ulicę. Mam wrażenie, że będziemy się tu rozbijali prędzej czy później, to tak hardo. Czy to się właśnie liście doczytały na tym? Please go around. Round and round. No to idziemy around. A ja? If you're with that fraternity, you've done enough damage. We're being shut down. Hey, I come in peace. I'm just meeting a friend nearby. At 4 a.m.? Yeah, tell me about it. Well, we're spreading awareness about Monarch Solutions, so if you want to know how badly they're giving us the shaft, then you can just ask me. Okay. Usłyszmy, co ma do powiedzenia. All right, what's going on here? Okay. How would you feel if you knew a corporate monopoly was taking a massive dump all over your personal history? That's quite an opener. Good. Because that beautiful library over there is over 100 years old. It's part of the city's heritage. And Monarch Solutions plans to tear it down tomorrow. Do you want to know why? We've got a chart with all the details. Gadasz czy nie? Go ahead, check out the chart. Gdzie jest chart? Żeby sprawdzić. Tutaj jest. Dobra. Monarch's tearing down the library to build another research facility. For what? I bet you're gonna tell me. To push their corporate agenda. I mean, look at those numbers. They're slowly taking over the city and everybody's completely blind to it. It doesn't look good. Hey, I gotta meet my friend, but you keep fighting this, okay? All right. Enjoy your booty call. Not exactly. Knowledge over profit. Save our library. Strasznie dużo interaktywnych rzeczy. Ciekawe, czy tak przez całą gierkę jest, czy tylko na początku. W ogóle w tej grze ponoć jest bardzo nieliniowo, co też było problemem przy tłumaczeniu. Oficjalnego polskiego nie ma, z tego co rozumiem. Alan Wake! To jest ta reklama, którą robi. To jest w ogóle twórca tych gier, ten po prawej, ta po lewej, to nie wiem kto to jest. A ten po prawej, jak on się nazywa? Zresztą podobnie do Wake brzmieniowo, tylko że to jest coś po fińsku, czego nie ogarniam, bo fiński to nie jest mój język. I oni zrobili właśnie krótki filmik, w którym wcierają się w Muldera i Scully z FBI i szukają Alana Wake'a mniej lub bardziej. I jest Mr. Scratch? Nie. To jest Wake? To jest Wake. Z brodą. Okej. Nie spodziewałem się, że to tu znajdę. Słyszałem, że jest jakiś jeden czy dwa easter eggi z Alana Wake'a w Quantum Break'u, ale nie w pierwszych, nie wiem, 5 minutach grania. Wolverine praktycznie.
To były te czasy, co ludzie myśleli, że Alan Wake 2 wyjdzie w miarę szybko. Niestety nie udało się. Powrót. Ej, strasznie byłbym nahypowany, gdybym w trakcie, wiecie, jak ta gra była nowa, to zobaczył. Ale unikałem obejrzenia tego shorta, bo z tego co widziałem jest związany z którąś grą. Wydawało mi się, że to się pojawiło w ramach promocji Kontrola, nie przy Quantum Breaku. Demet. To jest odbicia normalnie, szaleństwo. Paul had always been hungry for success. Driven. He made it onto a lot of those top young professionals lists. And now he was coordinating some huge project at the university. It's a big deal for him. Hey, protest's over. At home. Not why I'm here, Chief. Holster that safety whistle. Prick. Aww. Where's your uniform? Excuse me. Come on. I've been in shit enough to smell at security. You sure this is somewhere that you want to be sniffing around? Was that supposed to be a threat? Because that's adorable. Jak w pierwszej części postawili, bo w ogóle Alana Wake'a grał konkretny aktor, też patent Alan Wake był pisany z myślą o tym konkretnym aktorze do wykorzystania, tak jak macie na przykład, nie wiem, Mandaloriana i Favreau robił Mandaloriana z myślą, że Gina Carano będzie grała, czy Carano, nie wiem, Carano to się chyba czyta. Jak się nazywa ta postać? W sumie kurczę nie pamiętam. Nie oglądałem Mandaloriana, więc to jest problem. Fan Star Warsów nie oglądał Mandaloriana, no ale to co się dzieje z Mandalorianem w ostatnich... ze Star Warsami w ostatnich latach to jest tak przykre, że nie chciałem sobie łamać dalej serca. Czy ja mogę biec? Nie. Gdzieś to powinno być bieganie z tego co kojarzę. Albo jeszcze nie dostałem tej opcji. Celowanie mi nie pomoże. Dobra, idziemy tam, gdzie dalej mamy. Jaki piękny księżyc, ktoś się będzie zamienił w wilkołaka. Nie zgadnę, ten jego przyjaciel to jest ten, który doprowadzi do zepsucia czasu i będziemy go musieli potem powstrzymać. Znaczy, fajnie by było fabularnie. You made a long trip just to see a research project? Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure. He needed a friend. Ujęcia są cudowne. I wanted to help him anyway I could. Son of a bitch. Jack Joyce. Dog. The esteemed Mr. Paul Serene. I'm shaking money bags. Shut up and bring it in. Welcome home. 6 years. And I was starting to think you'd never come back. Yeah, me too. Come on. Dobra ludziska, pauza, bo ja się zaczynam wkręcać. Przeszedłbym to dla samej fabuły, żeby zobaczyć te wszystkie połączenia w tym uniwersum, bo jakoś mnie to cieszy, raduje i bawi, ale niestety to jest... Jak ktoś ma dostęp do tłumaczenia albo wie gdzie znaleźć, to niech mnie pchnie w odpowiednim kierunku, bo to jest ten patent, że ostatnio mam za mało czasu na granie, więc jak już gram, to wolę od razu nagrywać, więc wolałbym to przejść, nagrać i bawić się przy tym dobrze, a bez tłumaczenia to tak trudno. To znaczy ja z tym nie mam problemu, no ale trudno mi jest na bieżąco tłumaczyć, żeby się to przyjemnie oglądało, to będzie psuło serię, więc odkładam to w czasie Alana Wake'a, ile skończyłem? Z rok temu, nie? I do tej pory nie zabrałem się za Quantum Break, które miałem robić praktycznie od razu po Alan Wake'u, nie lub bardziej. Tyle ludziska, ja wam dziękuję za uwagę, jak macie gdzieś pod ręką tłumaczenie, to naprawdę pingnijcie w moją stronę, a ja to montuję, wrzucam na YouTube'a i wracam do łóżka. Do następnego, miłego dnia, do usłyszenia, niech moc będzie z wami, hej! Stęskniłem się za tym gameplayem. Po prostu pad odpowiednio leży w dłoniach. W ogóle oryginalny Alan Wake był robiony z myślą o 360, tak? Xbox 360, więc on był robiony z myślą o tych padach od Xboxa 360 i jak na tamte czasy mieli fioła na punkcie tego, jak światło działało, a teraz w kolejnej grze z tego uniwersum w kontrolu są na froncie
RTX-a, to znaczy RTX-a, przepraszam, RTX to jest od NVIDIA, Ray Tracing są na froncie technologii Ray Tracingowej, więc taka sytuacja, niewiele się zmieniło tak naprawdę, technologia poszła do przodu, nic poza tym.